Thank you.
Cieszymy się bardzo, że ta sonata na twoje skrzypce przypadła Państwu do usta. Oczywiście jesteśmy zaszczyceni, mogąc uczestniczyć w takim wspaniałym tutaj przedsięwzięciu. W sprawie Mariana i Michała Panczyków muszę powiedzieć, że rozmawialiśmy z Marianem na temat programu i wspomniałem o tym, żeby zagrać Bartoka ewentualnie jako istotnie współczesnego kompozytora XX wieku. Ja mu się ten pomysł bardzo podobał. Postanowiliśmy zagrać, bo proszę się nie niepokoić, bo cykl jest 44 duetów, ale nie będziemy wszystkich 44 grali. Z tym, że to są krótkie bardzo duety. Krótkie duety. Zagram 5, drodzy Państwo. Bardzo ciekawe są tytuły. One trwają po 30 sekund, po minucie niektóre. Tytuły są bardzo interesujące. Zagramy, gdybyśmy byli u progu nowego roku, to byłoby bardzo proste, ale w gruncie rzeczy możemy sobie życzyć wesołego poprzedniego dnia, prawda? Właściwie, bo były święta niedawno, wielkanocne, bo utwory się nazywają życzenia noworoczne. Więc zaczniemy pierwszym życzeniem noworocznym, potem będzie oczywiście drugie życzenie noworoczne, a następnie zagramy utwór, żeby te życzenia noworoczne przedzielić czymś, więc będzie utwór, który się nazywa Szal, a potem będą trzecie życzenia noworoczne i na końcu taniec z Miramarsz. Pięć duetów, jeśli można prosić, nie dla szczerze pomiędzy. Pięć duetów, Bartok. Stroje, drodzy Państwo, to przypomina mi się taka historia, że Kuba miał występ z jednym z bardzo znanych dyrygentów i chciał sprawdzić jego wytrzymałość nerwową. I Kuba stroił przed wyjściem na estradę, dosłownie, tak jak ja teraz. Ja na estradzie, on przed wyjściem, a on tak z taką lekceważącą miną spojrzał na niego. Ci skrzypkowie to się stroją i tak grają fałszywo. No to idziemy grać.